Geschwister, das Thema für diese Vorträge gestern und heute heißt der Himmel, die Himmel, was die Bibel darüber sagt. Drogane braterstwo, dzisiejszym tematem wczoraj było niebo, niebiosa, niebios. Słowo Boże na ten temat do nas przemawia. Gestern Abend haben wir gesehen, was die Bibel über den materiellen oder die materiellen Himmel sagt. Wczoraj mogliśmy oglądać to, co mówi, o czym mówi Słowo Boże na temat tego materialnego nieba, widzialnego nieba. Jetzt, heute Nachmittag, wollen wir darüber nachdenken, was die Bibel über die nicht materiellen Himmel sagt, den Wohnort der Engel. A dzisiaj chcemy się zająć tematem tego niematerialnego nieba, miejsca, w którym mieszkają aniołowie. Und nach der Pause jetzt gleich wollen wir darüber nachdenken, was die Bibel über den Himmel der Himmel sagt, den dritten Himmel. A po przerwie chcemy zająć się tematem nieba niebios, czym mówi Biblia. Gestern Abend haben wir gesehen, dass die Bibel uns im Hebräerbrief ein schönes Beispiel gibt, das zu unterscheiden. Wczoraj mogliśmy oglądać, czy w liście Hebrajczyków znajdujemy bardzo fajny przykład, jak możemy to rozumieć dokładnie. Der Hebräerbrief spricht über die Stiftshütte, in der Gott unter den Menschen wohnen wollte. Tam w liście do Hebrajczyków jest napisane o przybytku na pustyni. Die Stiftshütte war von der Wüste durch einen großen weißen Leinenvorhang abgetrennt. Ten przybytek Boży był ogrodzony płótnianym ogrodzeniem. Dieser Vorhang umschloss den Vorhof. On odgradzał ten przybytek od świata i on wydzielał pewien dziedziniec. Und im Vorhof stand der Brandopferaltar. A na tym dziedzińcu stał ołtarz całopalny. Wir haben uns daran erinnert, dass dieser Vorhof ein Bild ist der materiellen Schöpfung. Mogliśmy sobie przypomnieć, że ten dziedziniec jest obrazem tego widzialnego, materialnego nieba. Und dass in der materiellen Schöpfung das Kreuz auf Golgatha stand. Na tym materialnym niebie stała ta krzyż, ta Golgota, na której umarł Pan Jezus. Wo der Herr Jesus Gott verherrlicht hat und uns zu Gott gebracht hat. Tam, gdzie Pan Jezus uwielbił Boga i przyniósł nas przed Boga. Und uns für sich, für die Ewigkeit erkauft hat. I tam, gdzie On nas wykupił sobie na własność, na wieczność. Dann haben wir uns erinnert, dass man in die Hütte hineingehen konnte. Mogliśmy sobie przypominać, że można wejść do środka, do przybytku. Und da gab es eine vordere Hütte, in der Gott gedient wurde. Tam był pierwsze pomieszczenie, ten przedsionek. Und diese vordere Hütte ist ein Bild von dem Himmel, in dem die Engel wohnen. Tam można służyć Bogu i to jest miejsce, w którym mieszkają aniołowie. Die Engel, die Gott dienen. Aniołowie, którzy służą Bogu. Und von da aus gab es noch einen Weg in die hintere Hütte. Z tamtego miejsca można było wejść do drugiej części przybytku. In das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand. Miejsca najświętszego, w którym znajdowała się Arka Przymierza. Und das ist ein Bild vom Himmel der Himmel. To jest obraz na niebiosa niebios. Wir wollen jetzt also nachdenken über den zweiten Himmel sozusagen, den Himmel der Engel. Dlatego chcielibyśmy się teraz zająć tym tak zwanym drugim niebem, niebem, w którym przebywają aniołowie. Er gehört mit zu dem, was Gott geschaffen hat. On należy do tego, co Bóg stworzył. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren von Ewigkeit her. Bóg, Pan Jezus i Duch Święty byli od początku, od wieczności. Und sie haben ewig im Vaterhaus gewohnt. Oni od wieczności mieszkali w domu Ojca. Und zu irgendeinem Zeitpunkt hat Gott gesagt, wir wollen Engel machen. I Bóg powiedział w pewnym momencie, my chcemy uczynić aniołów.
Und der Herr Jesus hat diese unsichtbare Welt geschaffen. Bóg stworzył ten widzialny świat. Die belebt ist von Engeln, von Geistern, die an sich keinen Körper haben. On jest ożywiany przez aniołów, którzy nie mają duszy. Diese Welt ist völlig real, obwohl es da keine Materie gibt. Ten świat jest realny, pomimo tego, że nie ma tam materii. Und diese Welt war schon da, als Gott die sichtbare Welt geschaffen hat. I ten świat on uczynił, zanim został stworzony ten widzialny świat. Wir haben in Hiob 38 gehört, dass die Engel die Söhne Gottes gejauchzt haben. My żeśmy czytali, że aniołowie radowali się. Als der Herr Jesus sprach und das Weltall entstand. Kiedy Bóg, Pan Jezus wypowiadał i stworzył świat. Und in diesem großen Weltall auch die kleine Erde. W tym potężnym wszechświecie również tą małą ziemię. Die Gott auserwählt hat für den Menschen. Którą wybrał dla człowieka. Die er den Menschen zubereitet hat. Którą przygotował dla człowieka. Auf der sein Sohn gestorben ist. Na której umarł jego syn. In dem Sinn ist die Erde das wichtigste Objekt im Weltall. Dlatego Ziemia jest najważniejszym obiektem we wszechświecie. Diese unsichtbare Welt können wir nicht mit unseren Augen sehen. Tego niewidzialnego świata nie jesteśmy w stanie naszymi oczami zgłębić. Aber sie ist da. Ale ona istnieje. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit erzählen. Ja chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Vor vielen Jahrzehnten war eine Mutter in ihrem Schlafzimmer. Przed wieloma latami była pewna kobieta w swojej sypialni. Ihre kleine Tochter schlief schon in dem Kinderbett seit einigen Stunden. Mała córka już spała od paru godzin tam. Und die Mutter war gerade eingeschlafen, da ruft die Kleine. Matka właśnie co zasnęła, to ta dziewczynka, ta mała, zaczęła wołać. Mama, siehst du den Engel da? Mamo, czy widzisz tamtego anioła? Die Mutter wird wach und sagt, hier ist kein Engel. Ona się obudziła i mówi, tu nie ma żadnego anioła. Du hast geträumt, schlaf weiter. Ci się coś przyśniło, śpi dalej. Es war eine kurze Zeit ganz still. Było przez krótki czas spokojnie. Dann sagt das kleine Mädchen. Wtedy powiedziała znowu ta dziewczynka. Mama, der Engel steht doch in der Tür. Mamo, ten anioł stoi pomimo tego w drzwiach. Er ist ganz schön. On jest bardzo piękny. Und er guckt mich an. I on patrzy na mnie. Und er winkt mir. I on mnie woła, kiwa do mnie. Darf ich zu ihm gehen? Czy mogę do niego pójść? Die Mutter steht auf und nimmt das Kind auf ihre Arme. Ta matka wstała i wzięła swoje dziecko na ręce. Sie denkt, wenn sie das Nachbarzimmer sieht, wird sie wieder ruhig werden. Tak o tym pomyślała, jeśli ona spojrzy, zobaczy pokój sąsiedni, uspokoi się. Und sie geht mit dem kleinen Kind durch die Türe. I ona przeszła przez te drzwi z tym dzieckiem na rękach. In dem Moment bricht ein großer Kamin zusammen in dem Schlafzimmer. W tym momencie komin zawalił się w tym pokoju. Und die ganzen Steine fallen auf das Kinderbett. A te wszystkie cegły, kamienie upadły na łóżko tej dziewczynki, na którym ona wcześniej leżała. Da wusste die Mutter, Gott hat einen Engel geschickt, das Mädchen zu bewahren. Wtedy zrozumiała ta matka, że to Pan posłał tego anioła, aby uchronić jej córkę. Es gibt diese reale Welt. Ten świat jest realny. Auch wenn Gott das in dieser Zeit etwas zurückhält. Pomimo tego, że Bóg to trzyma w pewnym dystansie obecnie. Er wünscht, dass wir aus Glauben leben und nicht aus Schauen. Wiesz, Bóg pragnie, abyśmy żyli z wiary, a nie przez nasze widzenie. Aber die Bibel ist voll von Hinweisen von dieser unsichtbaren Welt.
Ale Słowo Boże jest przepełnione wskazówkami na temat tego niewidzialnego świata. Wir lesen Kolosser 1, Vers 16. Przeczytamy z Kolosan 1, 16. List do Kolosan 1, 16. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Und Offenbarung 7, Vers 11. I Objawienia 7, 11. Objawienie 7, 11. A wszyscy aniołowie stali dookoła tronu i starszych i czterech stworzeń i upadli przed tronem na twarzy i oddali pokłon Bogu. Und 1. Mose 10, Vers 14. 5. Mose 10, Vers 14. 5. Mojżeszowa 10, 14. Piąta Mojżeszowa 10:14. Oto do Pana Twego Boga należą niebiosa, niebiosa, niebios, ziemia i wszystko, co jest na niej. Der Kolosserbrief sagt, dass der Herr Jesus diese Dinge alle geschaffen hat. List do Kolosan mówi, że wszystkie te rzeczy stworzył Bóg. Die sichtbaren und die unsichtbaren. Te rzeczy widzialne i niewidzialne. Er hat Throne und Herrschaften geschaffen. On uczynił im trony i panowania. In der sichtbaren Welt gab es das Allerheiligste. W tym miejscu widzialnym, w świecie widzialnym było miejsce święte. Und die Bundeslade war der Thron Gottes. A Świnia Przymierza była tronem Bożym. Und in der unsichtbaren Welt gibt es auch einen Thron, wo Gott regiert. A w tym niewidzialnym świecie jest również tron, na którym Pan sprawuje władzę. Und Offenbarung 7 sagt uns, dass alle Engel um den Thron herum waren. I Objawienie 7 rozdział mówi, że wokół tego tronu stali aniołowie. In 5. Mose 10 haben wir gelesen, dass die Erde und alles Gott gehört. A w 5. Mojżeszowej 10. rozdziale czytaliśmy, że Niebo, ziemia i wszystko należy do Boga, do Pana. Aber auch der Himmel gehört Gott. Również niebo należy do Boga. Die Engel wohnen um den Thron herum. Aniołowie mieszkają wokół tego tronu. Unter den Engeln gibt es unterschiedliche Ränge. Wokół tego tronu są różnorodne ręge. Ordnungen. Es gibt höhere Engel und niedrigere Engel. Są wyżsi aniołowie i niżsi. Es gibt Cherubim. Są cherubim. Cherubim sind Ausführende der Gerichte Gottes. Cherubim są to aniołowie, którzy sprawują sądy Boże. Sie haben den Garten Eden mit einem Schwert nach dem Sündenfall verschlossen. Cherubim waren auf den Vorhängen im Heiligtum und im Allerheiligsten. Cherubim wachten über der Bundeslade. One czuwały nad skrzynią, nad skrzyni przyjęły. Cherubim sind ganz hohe Engel. Cherubini są to bardzo wysoki, są bardzo wysokimi aniołami. Und dann gibt es Cherubim Seraphinen. Ale są też Seraphine. Seraphinen sind Engel, die beschrieben werden mit sechs Flügeln.
One są opisane jako aniołowie z sześcioma skrzydłami. Sie sind um Gott herum. I one są, one otaczają Boga. Sie behüten diesen Raum. One chronią tym pomieszczeniem. Sie sind Behüter der Heiligkeit Gottes. One są tymi, którzy chronią świętość Bożą. Gott ist so heilig, dass sie mit zwei Flügeln ihre Augen bedecken. Bóg jest tak święty, że one dwoma skrzydłami zakrywały swoje oczy. Sie schauen Gott nicht an. One nie patrzały na, nie patrzą na Boga. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Füße. Dwoma skrzydłami zakrywają swoje nogi. Obwohl sie heilige Engel sind, mimo, że są świętymi aniołami, bedecken sie doch ihre Füße, die von ihren Wegen sprechen. Oni zasłaniają swoje nogi, które mówią o ich drogach. Und mit zwei Flügeln fliegen sie. Ale dwoma skrzydłami latają, poruszają się. Und sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Oni wołają, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Es gibt einen ganz großen Engel, das ist der Erzengel Michael. A jest jeszcze jeden bardzo wysoki anioł, to jest Archanioł Michał. Er hat ganz große Macht. On ma potężną władzę. Wenn er etwas sagt, ist das eine ganz laute Stimme. Kiedy on coś mówi, to jest to potężny głos. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, wird er mit der Stimme eines Erzengels sprechen. Jeśli Pan Jezus przyjdzie, to on będzie mówił głosem tego archanioła. Mit einer ganz lauten Stimme, die man überall hört. Głosem, który każdy będzie słyszał. Bei den Engeln ist der Engel Gabriel. Był też również taki anioł Gabriel. Gabriel ist der Engel, der immer vor Gott steht. To jest anioł, który stoi ciągle przed Bogiem. Wenn Gott einen persönlichen Botschafter braucht, sagt er, Gabriel, komm mal her. Jeśli Bóg potrzebował specjalnego posłańca, to mówił, Gabrielu, chodź tu do mnie. Und dann schickt er ihn zu Daniel und sagt dem Daniel, was alles passiert auf der Erde bis zum Ende. Posłał go do Daniela i on mu powiedział Danielowi wszystko, co się stanie aż do końca. Oder er schickt diesen Engel zu Zacharias im Tempel. On posłał go również do Zachariasza, do świątyni. Und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, Johannes den Täufer. Powiedział mu, ty otrzymasz syna Jana Chrzciciela. Oder Gabriel wird gesandt zur Maria. Również Gabriel był posłany do Marii. Und Gabriel soll sagen, du wirst einen Sohn bekommen. I powiedział jej, ty otrzymasz syna. Und dein Sohn wird Sohn Gottes genannt werden. On będzie nazwany Synem Bożym. Das ist Gabriel. To jest Gabriel. Und dann sind da viele, viele Engel mehr. Tam jest o wiele, wiele więcej jeszcze aniołów. Wir könnten jetzt eine ganze Stunde über Engel sprechen. Moglibyśmy całą godzinę o aniołach mówić. Es ist ein sehr interessantes Thema. Bardzo, bardzo interesujący temat. Aber es sind nur Diener. A oni są tylko sługami. Und wir Menschen, die wir sündig waren, ale my ludzie, którzy byliśmy grzeszni, die wir gläubig geworden sind, którzy staliśmy się wierzący, sind durch den Herrn Jesus über die Engel erhoben worden. My zostaliśmy przez Pana Jezusa postawieni wyżej niż aniołowie. Jetzt stehen um den Thron herum besonders die Engel, die Hohen und die Anderen. Obecnie stoją wokół tronu aniołowie, ci wysocy i niscy rangu. Wenn wir demnächst im Himmel sind, stehen wir vorne, vor den Engeln um den Thron. Ale jeśli my będziemy w niebie, to będziemy przy tronie, przed aniołami stać. Wir wollen einfach an ein paar Begebenheiten zusammen denken. My chcielibyśmy zająć się paroma sytuacjami, wo wir von der Erde aus die Grenze zu diesem Unsichtbaren sehen. Gdzie my możemy zaobserwować z Ziemi z naszego punktu widzenia granicę do tego między Ziemią a tym niewidzialnym, tą niewidzialną sferą. Wir lesen 1. Mose 18. Przeczytamy z 1. Mojżeszowej 18. Vorne und der Herr erschien ihm aus Vers 1 und dann Vers 3. 1. Mojżeszowa 18.
Pierwszy wiersz, pierwsza część. Potem Pan ukazał mu się. Wiersz drugi. I podniósł swoje oczy i zobaczył, że naprzeciwko siebie stanęli trzej mężczyźni. Gdy ich ujrzał, podbiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i skłonił się do ziemi. I powiedział: Mój Panie, jeśli znalazłem teraz łaskę w Twoich oczach, nie omijaj proszę sługi swego. Lot hatte die Ebenen nach Sodom hingewählt. Lot wybrał krainę Sodom. Abraham wohnte oben auf dem Gebirge. Abraham mieszkał w górach. Und Gott hat sich über Abraham gefreut. Bóg cieszył się z wyboru Abrahama. Und auf einmal kommt Gott mit zwei Engeln. I nagle przychodzi Pan z dwoma aniołami do niego. Die drei nehmen eine Gestalt an, damit die Menschen sie sehen können. Oni przyjęli postać, aby ludzie mogli ich zobaczyć. Und Abraham steht auf und sieht die drei Männer kommen. I Abraham powstał i zobaczył trzech mężczyzn idących. Und er sieht sofort, das sind keine normalen Männer. I on zauważył od razu, że to nie są normalni ludzie. Und er geht zu den Mittleren. I podchodzi do tego, który był pośrodku. Und sagt, Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen. Powiedział, jeśli ujrzałem łaskę w Twoich oczach. Er merkt, der Mittlere ist Gott. On zauważył, że ten pośrodku to jest Bóg. Die Bibel sagt, man kann Gott nicht sehen und leben. Słowo Boże mówi, że nie można zobaczyć Boga i pozostać przy życiu. Gott ist ein Geist. Bóg jest duchem. Und das können wir nicht ansehen und nicht erfassen. Aber wenn Gott sich uns offenbaren will und eine Gestalt annimmt, dann kann man sehen. Dann kann man etwas von Gott sehen. Und dann waren da zwei Engel, die auch eine Gestalt angenommen haben. Po obu stronach byli aniołowie, którzy również przyjęli postać. Und Abraham hat mit ihnen gesprochen und hat sie zum Essen eingeladen. I Abraham z nimi rozmawiał i zaprosił ich na posiłek. Und sie haben das angenommen. I oni zaproszenie przyjęli. Das Tier musste erst noch geschlachtet werden. Zwierzę musiało być jeszcze wpierw stanowite. Heute Nachmittag, wie das Würstchenbraten anfing, war alles bereit. Kiedy my zaczęliśmy piec kiełbaski, to wszystko było już przygotowane. Da musste alles erst vorbereitet werden. Wszystko już wcześniej zostało przygotowane. Und dann hat Gott mit den beiden Engeln gegessen. I wtedy Pan z tymi dwoma aniołami przyjął ten posiłek. Und Abraham hat da gestanden und hat sie bedient. A Abraham stał obok i im usługiwał. Und nach dem Essen sind die beiden Engel nach Sodom gegangen. Potem aniołowie z Panem poszli w kierunku Sodomy. Sie waren es, die am nächsten Morgen Sodom umgekehrt haben. To oni byli tymi, którzy obrócili w niwecz Sodomy. Und Gott hat an dem Bergrand mit Abraham gesprochen. A Pan pozostał, rozmawiał z Abrahamem. Und dann ist Gott wieder in die unsichtbare Welt gegangen. Później z powrotem wrócił do tego świata niewidzialnego. Wir lesen 1. Mose 28, Vers 12 und 17. Czytamy z 1. Mojżeszowej 28, 12 i 17. 1. Mojżeszowa 28, 12. Śniło mu się, że na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba. A oto aniołowie Boży wstępowali i wstępowali po niej. 17. I przestraszył się i powiedział: O, jakie straszne to miejsce. To nie może być nic innego jak dom Boży i brama do nieba. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Jakub jest w drodze ucieczki przed swoim bratem. Er hat ihn schäbig behandelt. On go bardzo niegodziwie potraktował. Aber Gott sieht, dass Jakob an dem Erstgeburtsrecht liegt. Ale Bóg wiedział, że Jakub miał prawo pierworództwa. Dass Jakob einen Segen haben wollte von Gott.
Und wie Jakob unterwegs auf der Flucht schläft und sein Kopf auf einem Stein liegt. Da träumt er. Und er sieht eine Leiter bis in den Himmel. Und er sieht auf dieser Leiter Engel rauf und runter gehen. Die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Und wenn Jakob jetzt auch auf der Flucht ist, Gott wird ihn nicht verlassen. Die Engel werden ihn begleiten. Auch wenn Jakob sie nicht sieht. Und es wird später mal eine Zeit kommen, hat der Herr Jesus gesagt. Da wird das immer so sein, dass Engel auf und nieder steigen. Dann wird das aufgehoben, dass die Menschen die Engel nicht mehr sehen können. Wie der Jakob aufwacht, hat er große Furcht. Er hat wahrscheinlich Herzklopfen gehabt. Er hat gesagt, ich muss hier angekommen sein, wo das Haus Gottes ist. Er hat diesen Ort Bethel genannt. Und dann hat er gesagt, dies ist die Pforte des Himmels. Er hat gedacht, hier bin ich an einem Ort, wo es in die unsichtbare Welt hineingeht. Und wo sie aus der unsichtbaren Welt zu uns kommen können. Dieser Ort ist nicht nur da in der Wüste, auf der Flucht. Dieser Ort ist auch hier im Raum. Der Himmel ist nicht weit weg. Der Himmel ist mitten unter uns. Wir können ihn nur nicht sehen. Aber auch in diesem Raum können Engel sein. Wenn wir morgen hier in diesem Raum das Brot brechen, dann sind ganz viele Engel hier. Auch der Herr Jesus ist hier. Und die Engel schauen dann zu, was wir machen. Und die Engel staunen. Das sind keine Märchen. Das ist, was wir ruhig lernen sollen. Wir lesen 2. Mose 24, Vers 9 bis 11. Wstąpił Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszy Izraela i widzieli Boga Izraela, a pod jego nogami było jakby dzieło z szafirowego kamienia, jak niebo, gdy jest jasne. A na przywódców synów Izraela Pana, Pan nie wyciągnął swojej ręki, choć widzieli Boga, jedli i pili. Mose war mit dem Volk aus Ägypten gekommen. Mojżesz wyszedł z ludem izraelskim z Egiptu. Sie waren am Horeb. Ja, oni byli w Horebie. Gott hatte ihnen die 10 Gebote gegeben. Bóg podarował im 10 przykazań. Und Gott sagt zu Mose, komm mal den Berg hoch zu mir. Powiedział,
Stammte na górę i przyjdźcie do mnie. Und Gott sagt, bring Nadab und Abihu mit. Powiedział, weź Nadaba i Abihu. Und nimm auch 70 Älteste mit, verantwortliche Männer. I weź tych 70 mężów, tych mężów, którzy niosą odpowiedzialność. Und auch Aaron. I również i Aaron. Und da kamen die 74 Männer den Berg hoch. I oni weszli na tą górę. Und auf einmal sehen sie eine Ebene. Nagle zobaczyli pewną nizinę, płaszczyznę. Und diese Ebene war so wie von Saphirplatten. Ta płaszczyzna była jakby z kamienia szafirowego. Es war wie der Himmel, ganz klar. Ona była jak niebo, bardzo przejrzysta. Und auf der Ebene sahen sie Gott. I na tej płaszczyźnie widzieli Boga. Sie waren nicht erschrocken. Oni nie byli przerażeni. Sie schauten ihn und haben eine Pause gemacht. Oni przyglądali mu się i robili przerwę. Und sie haben vor Gott gegessen und getrunken. Oni przed Panem jedli i pili. Was war das für ein Augenblick? Jakaż to była chwila. Gott war aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare gekommen. Pan z tego świata niewidzialnego przyszedł do widzialnego. Sie sollten Vertrauen zu ihm haben. Oni mieli nawet do niego zaufania. Und dann sagt Gott zu Mose, komm du weiter zu mir herauf. Ale Pan powiedział do Mojżesza, ale ty wejdź wyżej do mnie. Eigentlich würde ich jetzt sagen, wir lesen Josua 5, Vers 13 bis 15, aber ich erzähle es euch. Właściwie powinniśmy teraz przejść do księgi Jozuego, 5 rozdziału, ale ja wam opowiem. Da ist Mose mit dem Volk in der Wüste. Tam jest Mojżesz z ludem na pustyni. Und Biljam ist auf dem Weg, das Volk zu verfluchen. A Biljam jest w drodze, aby przeklinać lud Boży. Und ist mit seinem Esel unterwegs. I on jest w drodze ze swoją oślicą. Und auf einmal bückt sich der Esel, weil den Engel Jehovas mit gezücktem Schwert sieht. Ale denn ta oślica przystanęła i skłoniła głowę i nie chciała iść, gdyż zobaczyła anioła, który miał wyciągnięty miecz. Entschuldigt, das ist nicht Josua 5, sondern 4. Mose 22. Przepraszam, to nie jest 4. Mojżeszowa 5, tylko 4. Mojżeszowa 22. Der Esel will nicht weitergehen. Ta oślica nie chce iść dalej. Er sieht Gott. Ona widzi Boga. Biljam nicht. Biljam go nie widział. Dann schlägt der Biljam den Esel. I wtedy złoszczony Biljam bił tą oślicę. Und dann sagt der Esel, warum schlägst du mich? Wtedy ta oślica się odezwała, dlaczego mnie bijesz? Eine Schlange hat mal geredet, aber nie ein Esel. Wąż przemawiał już, ale nigdy wcześniej oślica. Und Biljam ist erzürnt. I Biljam był rozgniewany. Und dann öffnet Gott ihm die Augen. Wtedy otwiera Bóg mu oczy jego. Und auf einmal sieht den Engel des Herrn da stehen. Wtedy zobaczył tego anioła, który stał przed nim. Es ist der Herr Jesus im Alten Testament, der kommt, um Menschen zu helfen. To jest Pan, który przyjdzie, aby pomagać ludziom. Jetzt erzähle ich euch von Josua 5. Teraz opowiem wam z Jozuego 5 rozdziału. Mose ist gestorben und Josua soll das Volk in das Land hineinführen. Mojżesz umarł i Jozue miał prowadzić lud izraelski do ziemi. Und sie gehen auf Jericho zu. Und sie empfinden, das wird auch Kampf geben. Auf einmal sieht Josua einen Mann. Er sieht sofort, es ist ein besonderer Mann. Er sagt, bist du für uns oder für unsere Feinde? Jesteś z nami, czy przeciwko nam? Der Mann sagt, nein, sondern als der Oberste der Heerscharen des Herrn bin ich gekommen. Nie, ale jestem tym, który jest najwyższym
Ojcu Bożym. Jozua musste seine Schuhe ausziehen. Jozua musiał ściągnąć swoje obuwie. So wie Mose, als er Gott in dem Dornstrauch gesehen hat. Dokładnie tak samo, jak Mojżesz zobaczył ten krzew płonący. Der Ort war heilig. To miejsce, na którym się znajdował, było święte. Er stand vor dem Herrn Jesus. On stał przed Panem Jezusem. Der gekommen war, um sie ins Land zu führen. On przyszedł, aby wprowadzić swój lud do ziemi obiecanej. Ich erinnere euch an 2. Könige 11. Przypomnę wam o drugiej królewskiej. Der große Prophet Elia, der für Gott gekämpft hat. O wielkim proroku Eliaszu, który walczył dla Pana. Hatte eine Offenbarung, dass Gott ihn zu sich nehmen wollte. On dostał objawienie, że Bóg zabierze go do siebie. Er hat seinen Nachfolger Elisa mitgenommen. On wziął swojego sługę Elizeusza ze sobą. Sie sind über den Jordan gegangen. Oni przeszli przez Jordan. Sie führen eine Unterhaltung miteinander. Oni rozmawiali ze sobą. Auf einmal rauscht es. Nagle poruszyło się. Die beiden Männer gucken. Dwóch mężczyzn spoglądało w górę. Und es kommt eine Kutsche aus dem Himmel. Tam z nieba stępował rydwan. Es sah aus, als wären die Pferde von Feuer. Wydawało się, jakby te konie były z ognia. Die beiden Männer kommen etwas auseinander. Mężowie oddalili się trochę od siebie. Die Kutsche fährt dazwischen und hält an. Ten rydwan wjeżdża pomiędzy nimi i zatrzymuje się. Der Eliasz steigt in die Kutsche ein. Eliasz wszedł do rydwanu. Er zieht seinen Mantel aus und wirft ihn raus. Ściągnął swój płaszcz i rzucił go. Und die Pferde ziehen an und fahren auf in den Himmel. Rydwan z tymi końmi zawrócił i z powrotem wrócił do nieba. Man sollte meinen, das wäre ein Märchen. Wydaje się, że to są bajki. Aber es ist Gottes Wort. Ale to jest Słowo Boże. Es ist genau so passiert. Dokładnie tak to się wszystko wydarzyło. Es gibt diese unsichtbare Welt. Jest ten świat niewidzialny. Und der Elia brauchte nicht zu sterben. Eliasz nie musiał umrzeć z tego powodu. Gott hat ihn so zu sich in den Himmel genommen. Eliasz Bóg w taki sposób zabrał do siebie. Der Elisa, der dann weiter Prophet für Gott war. A Elizeusz, który dalej pozostał był prorokiem Pana. Wurde von dem König von Syrien verfolgt. Był prześladowany przez króla Syrii. Eines Tages hat der König seine Soldaten geschickt. Pewnego razu on wysłał swoich żołnierzy. Sie sollten den Propheten Elisa gefangen nehmen. Oni mieli pojmać Elizeusza. Und sein Knabe steht morgens früh auf und guckt heraus. I jego sługa Elizeusza wyszedł rano i patrzy. Und er sieht die ganzen Soldaten um den Berg herumstehen. Zobaczył, że wokół tej góry, na której się znajdowali, było pełno wojska. Voller Angst sagt er, mein Herr, was soll geschehen? I on pełny strachu woła, Panie, cóż teraz? Da betet Elisa. Wtedy Elizeusz modli się. Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Panie, otwórz mu oczy jego. Lies mal 2. Könige 6, Vers 17. Czytamy z 2. Królewskiej 6. rozdział. Druga Królewska 6, 17. Wtedy modlił się Elizeusz. Panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. Das ist der Himmel. To jest niebo. Der ist nicht weit weg. Ono nie jest daleko. Der war hier rings um Elia. Elisa. Ono było wokół Elizeusza. Jetzt sah er diese mächtigen Scharen, diese Engel. On wtedy przejrzał i zobaczył te mit ihren Wagen.
te potężne wojska Boże i Rydwany. Es soll uns nicht unbekannt sein, dass es diesen Himmel der Engel gibt. To nie ma być dla nas, nie mamy być w nieświadomości, że ten świat niewidzialny istnieje. Ich könnte fortfahren, euch viele Geschichten zu erzählen aus der Bibel. Ja bym mógł dalej kontynuować, opowiadając wam wiele historii ze Słowa Bożego. Auch im Neuen Testament. Również z Nowego Testamentu. Da ist in Apostelgeschichte 10 der fromme Hauptmann Cornelius. Na przykład z dziejów apostolskich sen Korneliusza. Nachmittags um 3 Uhr steht er da und betet. Po południu o 3 on wstał i modlił się. Und plötzlich steht ein Engel bei ihm. I nagle stoi przy nim anioł. Und er hat sofort gesehen, das war kein normaler Mensch. On od razu zauważył, że to nie jest normalny człowiek. Der Engel hatte ein ganz glänzendes Gewand an. On, ten anioł miał lśniącą szatę. Und der Engel hat zu ihm von Petrus gesprochen. I on, ten anioł, powiedział mu o Piotrze. Und Cornelius ist mit seinen Leuten zu Petrus gegangen. Cornelius... Nein, Petrus ist gekommen zu ihm. Wtedy Piotr przyszedł do Korneliusza. Cornelius hatte eine Gesandtschaft hingeschickt, hat gesagt, komm zu uns. Cornelius wysłał swoich posłanców i przyprowadził Piotra do siebie. Ich könnte euch an Petrus erinnern im Gefängnis. Mógłbym wam przypomnieć o Piotrze, który był w więzieniu. Herodes wollte ihn töten, wie er Jakobus getötet hat. Herodes chciał go zgładzić tak jak Jakuba. Petrus lag in Ketten gefangen. Piotr był skuty łańcuchami, siedział w więzieniu. 16 Soldaten bewachten ihn. 16 żołnierzy strzegło jego. Petrus war ganz ruhig. Ale Piotr był bardzo spokojny. Er schlief sogar. On nawet spał. Dann weckt ihn einer. I wtedy ktoś go złapał za ramię i budzi go. Und Petrus wird wach. Piotr wstaje. Und da steht ein Engel. Tam stoi anioł. Die Ketten fallen ab. Łańcuchy spadają z jego rąk. Und der Engel sagt, mach dich schnell fertig. I anioł powiedział do niego, oporządź się szybko. Und der Engel sagt, komm mit. I powiedział do niego, chodź. Und die Türen gehen von alleine auf. A wszystkie drzwi otwierają się samoczynnie. Und die Wächter sind im tiefen Schlaf. A wszyscy stróże są w najgłębszym śnie. Und der Engel geht mit ihm raus nach Jerusalem auf die lange Straße. I anioł idzie z nim do Jerozolimu na ulicę. Und Petrus überlegt, träum ich oder bin ich wach? Piotr zastanawia się, jest to sen, czy to jest prawda wszystko? Und dann guckt er und der Engel ist weg. I rozgląda się i anioła nie ma. Er ist wieder in die unsichtbare Welt gegangen. On znowu udał się do tego świata niewidzialnego. Und Petrus ist zu den Versammelten im Haus der Maria gegangen. Piotr udał się do domu Marii, tam gdzie wszyscy byli zebrani. Ich erinnere euch als letztes an den Apostel Paulus in Apostelgeschichte 23. Na ostatnie miejsce chciałbym wam przypomnieć z dziejów apostolskich 23 Pawle. Er war sehr traurig. On był bardzo smutny. Und er war im Gefängnis. On był w więzieniu. Und er war einmal des Nachts hell. Nagle w nocy stała się jasność. Und wie der Paulus guckt, ja. Da steht der Herr Jesus bei ihm. Jak Paweł przecierał oczy, tam stanął Pan przed nim. Sei gutes Mutes. Powiedział do niego, bądź dobrej myśli. So wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, sollst du auch in Rom zeugen. I powiedział do niego, jeśli ty o mnie świadczyłeś w Galilei. So sollst du auch in Rom zeugen. Wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so sollst du auch. Jak ty o mnie w Jerozolimie świadczyłeś, tak będziesz o mnie świadczył w Rzymie. Gott hat uns nicht viel über diese Welt erzählt. Bóg nie... Über diese Welt der Engel erzählt. Bóg nam objawił te rzeczy o świata aniołów. Sie ist unsichtbar. Ona jest niewidzialna. Was wir wissen ist, dass Engel nicht schlafen müssen. My
wiemy, że aniołowie nie muszą spać. Dass sie gewaltig an Kraft sind. Że są potężni w mocy. Dass sie nicht heiraten und verheiratet werden. Że oni się nie pobierają. Dass sie Diener Gottes sind. Że są sługami Bożymi. Später werden wir diese Welt alles sehr gut kennenlernen. A w przyszłości poznamy ten świat bardzo dokładnie. Diese Welt gibt es. Ten świat istnieje. Und von da aus hat auch Gott einem Engel gesagt, geh zu dem kleinen Mädchen. Tego świata Pan powiedział, to, aby poszedł do tej małej dziewczynki. Und winkt ihm. I wołał ją. Und das Mädchen durfte ihn sehen und wurde gerettet. A ta dziewczynka z tej historii, ona mogła go zobaczyć i została uratowana. Bevor Gott die sichtbare, die materielle Welt geschaffen hat, zanim Bóg stworzył ten świat materialny, hat es in dieser Welt der Engel ein großes Unglück gegeben. W tym świecie niematerialnym, w świecie aniołów, stał się wielkie nieszczęście. Es gab da einen ganz hohen Engel. Bardzo wysoko postawiony anioł. Ein Seraphim. Seraphim. Oder ich glaube, ein Cherubim, ein gesalbter Cherub. To był namaszczony cherub. Hezekiel 28, Vers 12 und Jesaja 14, Vers 12 berichten davon. Ezechiela 28 i Jesaja 14 jest to opisane. Er war ein Glanzstern. On był gwiazdą świecącą. Lateinisch Lucifer. Po łacińsku Lucifer. Und in seinem Herzen wollte er auf einmal so sein, wie Gott ist. I on w pewnym momencie w sercu swoim chciał stać się jak Bóg. Er wollte über alles bestimmen können. On chciał o wszystkim decydować. Und sich erheben. Chciał się wywyższyć. Und in dem Moment hat Gott ihn gestürzt. W tym momencie Bóg go zrzucił z jego stanowiska. Und das ist der gesalbte Cherub, der Widersacher Gottes geworden. I w ten sposób ten namaszczony cherub stał się przeciwnikiem Bożym. Seitdem ist er der Satan und der Teufel. Od tego momentu on jest szatanem i diabłem. Der auch die Schlange benutzt hat, um den Menschen in Sünde zu bringen. Ten, który użył tego węża, aby zwieść człowieka. Das war ein großes Unglück. To było wielkie nieszczęście. Und wie Satan diesen Aufstand machte. Ale kiedy Szatan robił ten wielki sprzeciw, gab es eine große Menge von Engeln, die sich auf die Seite Satans gestellt haben. Była grono aniołów, którzy postawili się po jego stronie. Und wie Gott Satan stürzte, kiedy Pan strącił tego anioła, hat er auch diese Engel gestürzt. Również jego aniołów Pan strącił. Diese Engel sind die Dämonen in der Bibel. A ci aniołowie są nazwani w Słowie Bożym demonami. Als dieses Unglück geschah, kiedy stało się to nieszczęście, hat Gott einen Feuersee zubereitet, der einmal für Satan und seine Dämonen gedacht ist. Gott hat sie noch nicht aus dem Himmel geworfen. Sie sind noch im Himmel. Aber sie werden fallen. Stufenweise. Stopniowo. Jetzt sind sie schon keine Engel mehr. Oni nie są już, vor dem, während der Gerichte werden sie aus dem Himmel geworfen. Podczas sądów będą wyrzuceni z nieba. Vor dem tausendjährigen Reich werden sie gebunden. Przed tysiącletnim Królestwem będą związani. Und nach dem tausendjährigen Reich werden sie gerichtet und in die Hölle geworfen. A po tysiącletnim królestwie zostaną osądzeni i wrzuceni do jeziora Ognistego.
Noch sind sie im Himmel. I obecnie znajdują się jeszcze w niebie. Diesmal Daniel 10, Vers 12. Przeczytamy z Daniela 10, rozdział. Daniela 10, 12. Wtedy powiedział do mnie, nie bój się Danielu, bo od pierwszego dnia przyjąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem. Twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przebywałem ze względu na twoje słowa. Das ist, ich habe andere Teile. Ja, dann musst du gucken. Tak. Lecz to jest 13 werset. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwił im się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Hier hat Gabriel den Auftrag, Daniel zu informieren über das, was in der Zukunft passiert. Ten anioł przyszedł, aby poinformować Daniela to, co się w przyszłości wydarzy. Und macht sich im Himmel auf. Macht sich auf, um zu Daniel zu kommen. Przygotował się, aby przyjść do Daniela. Und wie endlich bei Daniel ist, kiedy on znalazł się u Daniela, da sagt Daniel, wie du vor drei Wochen gebetet hast, habe ich mich aufgemacht. I on powiedział Danielu, jak ty do mnie się modliłeś przed trzema tygodniami, ja szykowałem się do ciebie. Aber sagt, der Fürst des Königreichs von Persien stand mir entgegen. Ale ten książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się. Był mi przeciwny. Wir haben in Kolosser 1 gelesen, dass es im Himmel Fürstentümer gibt. Myśmy czytali, że w Kolosan, że w tym świecie niewidzialnym są zwierzchności i władze. So ist das auch bei Satan. Również tak jest u Szatana. Er hat einfache Dämonen und Dämonenfürsten. Ja, on ma zwykłe demony i demony, które przewodzą, przywódców. Und einen hat er geschickt und hat gesagt, lass den Gabriel nicht zur Erde. I on powiedział, Szatan wysłał jednego, żeby zabronił Gabrielowi, żeby przyszedł na ziemię. Das hat drei Wochen lang gedauert. I oni, to trwało aż 3 tygodnie. Und da hat Gott den Erzengel Michael geschickt. Wtedy wysłał Pan anioła Michała. Den großen Engel für Israel. Tego wielkiego anioła, który był dla Izraela. Und hat gesagt, hilf dem Gabriel gegen den Fürsten von Persien. I wysłał go i powiedział, pomóż mu, aby pomógł aniołowi Gabrielowi. Das ist im Himmel passiert. To wszystko wydarzyło się w niebie. Da gibt es diese Kräfte, davon spricht auch Epheser 6. To są te moce, o których mówi Efezjan 6. In Josua 3 wird uns erzählt, dass man den hohen Priester Josua da im Himmel sieht. W Josue jest opisane, że tam was den hohen Priester Josua. Tam Zacharia. In Zacharia 3 Vers 1. Du kannst lesen, Zacharia 3 Vers 1. Zacharia 3. Zachariasza 3:1. Potem ukazał mi Jozuego, najwyższego kapłana, który stał przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwiać. Da sieht man, wie der Satan im Himmel dem hohen Priester widersteht. Tu widzimy, jak szatan sprzeciwia się temu kapłanowi najwyższemu. Oder in Judas vor der Offenbarung. Im Buch Judas, Vers 9. Również i w liście Judasza, Judy, przepraszam, wierszu 9. Da wird uns etwas über Mose erzählt, wie gestorben war. Tam jest mowa o Mojżeszu, jak on umarł.
Der Satan im Himmel wollte, dass der Leib von Mose den Kindern Israel gegeben wurde. On pragnął, aby ciało Mojżesza zostało dane dzieciom Izraela. Damit sie den toten Mose verehrten und nicht den lebendigen Gott. Aber oni cześć oddawali ciało Mojżesza, a nie oddawali chwały żywemu Bogu. Und Satan kämpft um diesen Leib. I Satan walczy o to ciało. Und Michael, der Erzengel, sagt zu Satan, der Herr schelte dich. Ale Archanioł Michał powiedział do niego. Aber er wagt nichts gegen den Satan zu sagen. Niech cię Pan potępi. Du kannst Vers 9 lesen. Czytamy ten werset. Lecz Archanioł Michał, rozmawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza. Ośmieli się powiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział, niech cię Pan zgromi. Das geschieht alles in dem Himmel der Engel. To wszystko wydarza się w świecie aniołów, w tym niebie aniołów. Und das ist durchaus nicht weit weg. To jest niedaleko od nas. Das ist nur für uns unsichtbar. To jest dla nas jedynie rzecz niewidzialna. Das ist in einem Zustand, wo es keinen Raum und keine Materie gibt. To jest miejsce, w którym nie ma materii. Aber żadnego pomieszczenia, ograniczenia. Aus der die Engel kommen können und zurückgehen können. Z którego aniołowie mogą wejść i wyjść. Der Epheserbrief nennt diese Orte die himmlischen Örter. List do Efezjan nazywa to miejsce okręgami niebieskimi. Und der Epheserbrief spricht davon, dass da die guten Engel sind, wie auch die anderen. Efezjan mówi o tych aniołach, którzy są dobrzy, ale o tych innych. In Epheser 2 steht, dass in diesen himmlischen Örtern den Engeln die Weisheit Gottes kundgetan wird durch die Versammlung. Jeśli do Efezjan jest napisane, że aniołowie dostają objawienie przez zgromadzenie. Morgen, wenn wir Gott dienen hier, mit Liedern und Gebeten und dem Brechen des Brotes. Rano, gdy zajmujemy się łamaniem chleba i uwielbianiem Pana, dann sehen die Engel das und staunen. Aniołowie to widzą i zadziwiają się. Engel können nicht singen. Aniołowie nie są w stanie śpiewać. Das sagt die Bibel nie, dass sie singen. Słowo Boże nigdy nie zmienia, że oni śpiewają. Es sind Geister, die reden. To są duchy, które mówią. Aber auf der Erde sehen sie Menschen. Ale na ziemi widzą ludzi. Die einen Geist und eine Seele haben. Ludzi, którzy mają ducha i duszę. Die tot waren und jetzt lebendig sind. Ci, którzy byli umarli, a teraz są żywi. Und wenn die singen und Gott als ihren Vater anbeten. Ale jeśli oni śpiewają i uwielbiają swojego Ojca. Und wenn sie die Liebe des Herrn Jesus zu diesen Menschen sehen. Jeśli oni widzą miłość ludzi do ich Ojca. Dann staunen sie. To oni zadziwiają się. Epheser 6 sagt uns, dass unser Kampf nicht wider Fleisch und Blut ist, sondern gegen diese bösen Mächte in den himmlischen Örtern. Epheser 6 sagt uns, dass unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern gegen diese Mächte in den himmlischen Örtern. Epheser 6:12. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyższych wyżynach niebieskich. Offenbarung 12 erzählt uns während der Gerichtsjahre. Objawienie opowiada nam o tych latach sądu. Das genau in der Mitte der sieben Jahren, nach dreieinhalb Jahren. Że w połowie tych siedmiu lat. Po 3,5 roku, der Erzengel Michael den Auftrag kriegt, den Satan aus dem Himmel herauszuwerfen. Wtedy otrzyma Archanioł Michał, aby wyrzucić szatana z nieba. Und dann steht Michael auf. Wtedy powstanie Michał.
Und seine ganzen Engel stehen auf. Und auf der anderen Seite steht Satan mit seinen ganzen Dämonen. Und dann gibt es einen Kampf im Himmel. Und ich erwähne jetzt schon, weil der Herr Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Przez śmierć Pana Jezusa została rozerwana zasłona między miejscem świętym a najświętszym. Die Vorbereitungen zu diesem Kampf werden wir mitsehen. A te przygotowania do tej walki będziemy również i my widzieć. Und dann kämpft der Erzengel Michael gegen den Widersacher Gottes. Wtedy będzie walczył Archanioł Michał przeciwko przeciwnikowi Bożemu. Und der Widersacher hat auch eine furchtbare Kraft. Der Erzengel sagt nicht einfach verschwinde. Wie der Herr Jesus ein Wort sprach und das Weltall schuf. Sie kämpfen. Und dann wird der Satan mit seinen Dämonen aus dem Himmel geworfen. Wtedy będzie wyrzucony szatan i jego demony z nieba. Die Folgen von Satans Wirken. A skutki działania szatana werden 1000 Jahre später im Himmel noch einmal gesehen. Te skutki będą po tysiącletnim dann richtet Gott czasie, będą jeszcze w niebie widziane. Dann richtet Gott da den Thron auf, um die Toten zu richten. Bóg będzie na tronie sądził tych, którzy są umarli. Noch ist Satan im Himmel. Jeszcze szatan jest w niebie. Aus Hiob 1 und 2 wissen wir, dass wie die Engel um den Thron Gottes im Himmel sich versammeln. Z Hioba 1 i 2 rozdziału dowiadujemy się, jak aniołowie są wokół tronu Bożego. Und Gott hat auch in der unsichtbaren Schöpfung einen Thron. A Pan ma w tym niewidzialnym niebie swój tron. Da kommt auch Satan zu diesem Thron. Również tam przychodzi szatan. Wir lesen Hiob 15, Vers 15. Przeczytamy z Hioba 15, 15. Chyba 15, 15. Oto nawet swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach. Gott sagt, auf die Heiligen vertraut er nicht. On nie ufa świętym. Selbst Satan, dieser gesalbte Cherub, ist gefallen. Również ten namaszczony cherub Gott vertraut auf die Engel, die ihm treu geblieben sind. Bóg ufa tym aniołom, którzy pozostali mu wierni. Und Gott und der Herr Jesus vertraut den Seinen. Bóg i Pan Jezus ufa swoim, ich kenne tym, którzy są Jego. Ich kenne die Meinen und ich bin gekannt von den Meinen. Ja znam tych, którzy są moi, a oni mnie znają. Aber hier haben wir gelesen, und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. A tu żeśmy przeczytali, niebiosa nie są czyste w jego oczach. Und wir verstehen das. I my rozumiemy to. Da war der Aufstand Satans. To był sprzeciw szatana. Und deshalb können wir auch gut verstehen, dass Himmel und Erde vergehen werden. Dlatego możemy zrozumieć, że niebo i ziemia przeminie. Die Erde trägt Folgen des Sündenfalls. Gdyż ziemia nosi skutki upadku w grzech. Der Himmel, der Wohnort der Engel, hat Erinnerung an den Sündenfall Satans. A niebo nosi skutki upadku szatana. Deshalb werden diese Dinge mit gewaltigem Geräusch vergehen. Dlatego te rzeczy z trzaskiem przeminą. Der Jesus wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Dlatego Bóg uczyni nowe niebo i nową ziemię. Diesen unsichtbaren Himmel, den Wohnort der Engel, können wir den zweiten Himmel nennen. Ten niematerialne niebo, miejsce,
przebywania aniołów możemy nazwać drugim niebem. Der erste Himmel war verbunden mit der materiellen Schöpfung. Pierwsze niebo jest powiązane z materialnym stworzeniem. Der zweite Himmel mit der nicht sichtbaren Schöpfung. A der drugi jest tym niematerialnym. Dem Wohnort der Engel. Miejsce dla mieszkania aniołów. Und jetzt gleich werden wir uns mit dem dritten Himmel beschäftigen. Po przerwie będziemy zajmować się trzecim niebem. Mit dem Himmel im Himmel. Niebem w niebie. Wir werden sehen, was die Bibel darüber sagt. I będziemy widzieć, co Słowo Boże na ten temat mówi.